Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetny oznacza, że podczas jazdy w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Odpowiedź tak. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo? Odpowiedź tak. Kierujesz samochodem osobowym. Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno ci wyprzedzać? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci jeszcze zmienić pas ruchu naprawy? Odpowiedź nie. Czy na tej jezdni zabronione jest wyprzedzanie z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych? Odpowiedź nie. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy, jeśli kierujesz pojazdem, który nie wykonuje odpłatnego przewozu osób na regularnych liniach? Odpowiedź: nie. Czy ten znak zakazu umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko jezdni, przy której jest ustawiony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, pojazd koloru białego poruszający się prawym pasem może wjechać na sąsiedni pas ruchu? Odpowiedź tak. Czy przed znakiem pierwszeństwo dla nadjeżdżających sprzeciwka należy się zatrzymać w każdej sytuacji? Odpowiedź nie. Czy zbliżasz się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł do jazdy dziennej? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, poruszając się jest w nią jednokierunkową poza obszarem zabudowanym, możesz wyprzedzać z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować manewr wyprzedzania? Odpowiedź tak. Czy wjeżdżając na to skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony? Odpowiedź nie. Czy w tych warunkach drogowych przedstawiony sposób wykonania manewru zawracania jest zabroniony? Odpowiedź nie. Czy substancje psychoaktywne, m inaczej dopalacze, wpływają na zdolność bezpiecznego kierowania pojazdem, nawet przez najbardziej doświadczonych kierowców? Odpowiedź tak. Poruszasz się autostradą i zamierzasz ją opuścić. W którym miejscu rozpoczniesz hamowanie przed zjazdem z autostrady? Przed wjazdem na pas wyłączenia zjazdu. Po wjeździe na początek pasa wyłączenia zjazdu. W dowolnym miejscu na autostradzie. Odpowiedź B. Powieździe na początek pasa wyłączenia, zjazdu. Jak duży odstęp od poprzedzającego pojazdu należy utrzymywać, kierując samochodem osobowym poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości 600 metrów. Nie mniejszy niż 50 metrów. Nie mniejszy niż 40 metrów. Nie mniejszy niż 30 metrów. Odpowiedź A. Nie mniejszy niż 50 metrów. Jak powinieneś się zachować przed rozpoczęciem wyprzedzania przy dobrej przejrzystości powietrza, aby zapewnić sobie optymalną widoczność drogi? Zbliżę się maksymalnie do pojazdu jadącego przede mną. Będę utrzymywać odstęp od pojazdu poprzedzającego, wystarczający do obserwacji drogi przed tym pojazdem. Użyję sygnału dźwiękowego, żeby zmusić kierującego poprzedzającym pojazdem do zjechania na pobocze lub pas awaryjny. Odpowiedź B. Będę utrzymywać odstęp od pojazdu poprzedzającego, wystarczający do obserwacji drogi przed tym pojazdem. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? 70 km na godzinę, 100 km na godzinę, 90 km na godzinę? Odpowiedź C. 90 km na godzinę. Którą z wymienionych czynności masz obowiązek wykonać przed rozpoczęciem jazdy widocznym pojazdem? Oczyścić ze śniegu tylko przednią szybę w pojeździe. Oczyścić ze śniegu tylko szyby w pojeździe. Oczyścić ze śniegu wszystkie szyby, pokrywę silnika, dach i lusterka. Odpowiedź C. Oczyścić ze śniegu wszystkie szyby, pokrywę silnika, dach i lusterka. Czego nie możesz robić kierując samochodem osobowym? Ciągnąć za pojazdem osoby na sankrach. Korzystać z radia CB. Przewozić dziecka w foteliku ochronnym na przednim siedzeniu. Odpowiedź A. Ciągnąć za pojazdem osoby na sankrach. Jakiej kategorii prawo jazdy jest wymagane, gdy chcesz kierować czterokołowcem innym niż lekki? B1. AAM. Odpowiedź A. B1. Kierujesz samochodem osobowym, jadąc dwujezdniową drogą ekspresową. Z jaką dopuszczalną prędkością wolno ci jechać? 110 km na godzinę, 120 km na godzinę, 130 km na godzinę. Odpowiedź B. 120 km na godzinę. Na co przede wszystkim powinieneś zwrócić uwagę podczas wymijania innego pojazdu? Na prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy. Na pojazdy jadące za tobą. Na zachowanie bezpiecznego odstępu. Odpowiedź C. Na zachowanie bezpiecznego odstępu. Do czego służą tylne światła przeciwgłowe samochodu osobowego? Zwiększają skuteczność sygnalizowania hamowania w mgle. Zastępują światła pozycyjne. Poprawiają widoczność pojazdów w gęstej mgle ograniczającej widoczność do 50 m. Odpowiedź C. Poprawiają widoczność pojazdów w gęstej mgle ograniczającej widoczność do 50 m. Który z tych przedmiotów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? Podnośnik: Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy Kamizelka odblaskowa Odpowiedź B: Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy W której sytuacji zapięty pas bezpieczeństwa nie będzie działał właściwie, gdy jest on skręcony? Gdy jego górna część jest umieszczona poniżej szyi. Gdy jest on napięty. Odpowiedź A. Gdy jest on skręcony.